Witam Was bardzo serdecznie, z tej strony Michał Marczuk i zapraszam Was na kolejny odcinek serii Zapytaj Dwójkę. Zaczynamy! W dzisiejszym odcinku zapytam się uczniów i pracowników naszej szkoły, jaka jest ich ulubiona bajka z dzieciństwa oraz co preferują najpierw. Płatki czy mleko? Zapraszam! Jaka jest Twoja ulubiona bajka z dzieciństwa? Miś w dużym niebieskim domu. Świetna bajka. Piorun, chyba. Ten piesek, bo to była pierwsza bajka, na której byłam w kinie w ogóle. Jaka jest Twoja ulubiona bajka z dzieciństwa? Smurfy. Chyba auta. Nie mam. Zigzag McQueen jest najlepszy. Jaka jest Pani ulubiona bajka z dzieciństwa? Moją ulubioną bajką z dzieciństwa jest Pszczółka Maja, ponieważ była tam czarownica Magda. Scooby-Doo. O matko, Misiu Szatek. Stara bajka. Myślę, że moją ulubioną bajką jest Tom i Jerry. Ja uwielbiam Smurfy. Kung Fu Panda. Chyba Pszczółka Maja. Lubiłam tą czarownicę bardzo zawsze. Czarownicę Magdę. Tak. Kubuś Puchatek zdecydowanie. Były takie rosyjskie bajki, baśnie, na przykład o babie Jadze, która latała w Saganie Wielkim. No oczywiście te wszystkie wilki i zające, Reksie, misie Koralgole, czyli te, co w telewizji leciały generalnie. Co preferujesz najpierw, płatki czy mleko? Płatki, bo jak dasz mleko, to później nie zmieszczą ci się płatki i się wysypują. Dokładnie. Mleko. No jakby będę bronić tego, że lepiej powinno być mleko, ponieważ jak damy mleko, a następnie płatki, to płatki są idealnie chrupkie. I jakby to tworzy idealną całość. Rozumiem. Płatki. Płatki. Co najpierw, płatki czy mleko? Płatki. Płatki? Świetnie. Płatki. Mleko. Stary! Płatki. Płatki. Świetnie, dziękuję. Na początku zawsze płatki. Płatki. Dziękuję. To narty, płatki czy mleko? Mleko. Płatki. Dziękuję. Ja gotuję płatki. I wszystko razem. Czyli neutralność. I nie mleko, tylko woda. Jak sami widzieliście, wielu z nas ma pozytywne wspomnienia związane z naszymi ulubionymi bajkami z dzieciństwa oraz zdecydowana większość preferuje dodawanie mleka do płatków. Dziękuję za uwagę, Michał Marczuk, bez odbioru.